Szanowni Państwo, miło mi powitać Państwa na kolejnej, trzeciej już edycji Międzynarodowej Konferencji Hybrydowej Współczesne Trendy w Zarządzaniu, której organizatorem jest Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Każda kolejna edycja niesie ze sobą pewne zmiany, modyfikacje, a do programu dodajemy nowe elementy, co także widać po programie dzisiejszej już trzeciej edycji. Konferencja została podzielona na dwa dni, czyli to już jest jeden dzień dłużej niż poprzednio, a obok czterech bloków tematycznych, w których będą prezentowane referaty, w programie są także nowe elementy, takie jak panele dyskusyjne, wykłady eksperckie czy prezentacje produktów szkoleniowych. Szanowni Państwo, krótka informacja techniczna dla wszystkich tych z Państwa, którzy chcieliby dołączyć za pomocą Zooma. Transmisja wymaga podania kodu, więc podajemy ten kod, to jest 24 10 80. Wszyscy ci z Państwa, którzy zechcą się połączyć za pomocą Zooma, proszeni są o użycie tego kodu. Przed chwileczką też do wszystkich tych z Państwa, którzy zadeklarowali udział online, kod ten został wysłany. Nasz marketing też w linku pod transmisją na Facebooku poda ten kod, to jest 24 10 80. I teraz przechodzimy już do kwestii merytorycznych. Kilka kwestii porządkowych na początku. Informujemy, że konferencja jest organizowana w ramach projektu Wyspa Internacjonalizacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Miło jest mi także poinformować, iż partnerem konferencji jest Fundacja Inicjatyw Menedżerskich. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent miasta pan dr Krzysztof Żuk. Wydarzenie zostało także objęte patronatami medialnymi Dziennika Wschodniego oraz Radia Lublin. I już teraz przechodzimy do pierwszego punktu naszej konferencji, do uroczystej sesji otwierającej. I w tym momencie chciałbym zaprosić panią dr Marię Mazur, prorektora do spraw kształcenia WSPA w Lublinie, o przywitanie gości w imieniu organizatora. Zapraszam. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa już na trzeciej edycji konferencji pod tytułem Współczesne trendy w zarządzaniu. Na samym początku chciałabym poinformować, że kilka dni temu ukazała się publikacja z drugiej edycji konferencji. Chciałabym pokazać ten dorobek naukowy. Publikacja się ukazała pod moją redakcją naukową. Z tej okazji chciałabym podziękować organizatorom konferencji, członkom Komitetu Organizacyjnego, Komitetu Naukowego, prelegentom, moderatorom, recenzentom, autorom artykułów za wkład zarówno organizacyjny, jak i merytoryczny w powstanie owej publikacji. Dzisiejsza konferencja jest skierowana do naukowców, przedsiębiorców, praktyków biznesu, doktorantów, wszystkich tych, którzy są zainteresowani tematyką zarządzania. W konferencji, co jest dla mnie niezmiernie ważne, biorą udział także przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego naszej uczelni. Tematyka konferencji jest skoncentrowana na problematyce współczesnych trendów w zarządzaniu i owa tematyka jest niezmiernie dla nas ważna, gdyż Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie jest najstarszą uczelnią niepubliczną w Lublinie. I nasza przygoda z kształceniem się rozpoczęła właśnie od kierunku zarządzanie. Dlatego cieszę się, że udział w dzisiejszej konferencji biorą nie tylko doświadczeni naukowcy, doktoranci, wykładowcy, ale także przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego. Otoczenie każdej uczelni jest jej takim naturalnym zapleczem. Działania, jakie uczelnie wyższe mogą realizować w ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, oparte są na współzależności. Szanowni Państwo, jak wspomniałem wcześniej, trzecia edycja konferencji charakteryzuje się kilkoma nowymi elementami. Tak? Tutaj już oprócz blogów tematycznych, w których są wystąpienia z referatami, wystąpienia prelegentów, mamy także pewne nowe punkty w programie, których dotychczas w poprzednich dwóch edycjach nie było. I takim pierwszym właśnie z nich będzie panel dyskusyjny z udziałem ekspertów, na który bardzo serdecznie wszystkich teraz zapraszam. Panel pod tytułem
Lider wobec współczesnych wyzwań menedżerskich. Moderatorem tego panelu będzie pan magister Paweł Prokop, prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich. Pan prezes jest doradcą prezydenta Lublina do spraw partycypacji społecznej, współpracy transgranicznej, jest przewodniczącym Rady Programowej Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, szefem przedstawicielstwa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Lublinie. Warto również wspomnieć, że podczas ostatniego Kongresu Współpracy Transgranicznej pan prezes otrzymał z rąk prezydenta miasta Lublin medal Unii Lubelskiej. Tutaj tych zasług, tak, można byłoby wymieniać jeszcze sporo, ponieważ pan prezes jest bardzo barwną postacią, tak, współpracuje z nami dość intensywnie, jest również członkiem Komitetu Naukowego Konferencji. Także zapraszam serdecznie, panie prezesie, na scenę. No i poproszę o moderowanie dyskusji. Dziękuję bardzo serdecznie. Panie kierowniku, witam państwa bardzo serdecznie i wydaje się, że to najlepszy moment, żebym już zaprosił do siebie panelistów. Nie ma jeszcze wszystkich, ale tych, których już widzę, zapraszam. Pan Dariusz Dumkiewicz, zastępca prezesa Lubelski Węgiel Bogdanka. Witam cię serdecznie i zapraszam. Bogdan Łukasik, prezes i współzałożyciel firmy Modern Export. Zapraszam. Jest z nami też Maciej Maniecki. Zapraszamy, Maćku. Pomysłodawca, współzałożyciel, prezes kilkunastu spółek. Będzie jeszcze okazja, żeby bardziej bliżej i szczegółowo przedstawić naszych gości. Siadajcie, panowie. Dla tych z państwa, których wrażliwość dotycząca równości płci jest wysoka, my do takich osób się zaliczamy, chciałem powiedzieć, że to rzeczywiście jest dalece niepokojąca sytuacja, gdzie siedzi czterech facetów, i to jeszcze w takim w większości poważnym wieku, poważnym to znaczy nie, odpowiednim, dobrym, dopełnionych funkcji, nie ma z nami pań, więc spieszę uspokoić, że to nie jest wina organizatorów, niedopatrzenie, czy nie daj Boże w ogóle brak dbałości o ten aspekt. Niestety nie może być z nami pani Małgorzata Sadurska, członek zarządu PZU, która do ostatniej chwili była przekonana, że uda jej się być z nami, niestety jej nie ma. Cały czas liczę, że pani dr Katarzyna Mieczkowska, dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie, do nas dołączy i te proporcje, chociaż w niewielkim stopniu, zostaną wyrównane. Mamy taką nadzieję, że to nastąpi. Proszę pozwolić, że wyrażę swoją wielką radość z kilku powodów. Po pierwsze, wszyscy jesteśmy wypuszczeni, jeśli można użyć tego kolokwialnego słowa, i bardzo chcemy się spotykać bezpośrednio. Oczywiście nasza konferencja w większości ma charakter zdalny, więc witamy, serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy za pośrednictwem internetu nas słuchają, ale nawet ta niewielka garstka gości, która jest tutaj z nami, a to zawsze jest zupełnie co innego, jeśli nie mówimy tylko do kamery, ale widzimy też żywe osoby, to dobry prognostyk, że możemy się już bezpośrednio spotykać. Drugim źródłem mojej radości i satysfakcji jest to, że możemy porozmawiać o tym, co szczególnie ważne w ramach konferencji o współczesnych tendencjach w zarządzaniu, że możemy porozmawiać o liderach, o roli liderów. A lider wobec współczesnych wyzwań menedżerskich, czyli tytuł naszego panelu, jest jak najbardziej na czasie, ale największa moja radość wynika z tego, że zaprosiliśmy w moim najgłębszym przekonaniu prawdziwych liderów, liderów wybitnych, liderów, którzy osiągnęli mnóstwo i jeszcze mnóstwo przed nimi. A ludzi, o których na pewno można powiedzieć, że są wizjonerami, ludzi, o których można na pewno powiedzieć, że są prawdziwymi liderami w swoich firmach, w swoich społecznościach, w tym, co robią. Dlatego będę chciał, żebyśmy dzisiaj z nimi porozmawiali o tym, co to znaczy być liderem, jakie są współczesne wyzwania stojące przed liderami, a jak w dzisiejszych czasach, jakie funkcje w dzisiejszych czasach liderzy mają. A bez dwóch zdań, żyjemy w czasach, o których najczęściej mówimy, że charakteryzują je takie słowa jak zmienność, złożoność, niepewność, niejednoznaczność.
A więc w tych czasach zapotrzebowanie na liderów jest szczególnie duże. Liderzy są dzisiaj nam potrzebni na wagę złota. No właśnie, i kim jest lider w takim razie, można by powiedzieć? Czy lider jest menadżerem? Bardzo często tak. Nasi goście dzisiejsi, nasi paneliści oczywiście od lat pełnią wysokie czy bardzo wysokie funkcje w różnych miejscach. Natomiast czy to wystarczy, żeby być liderem? Nie. Można być menadżerem, można przejść całą hierarchię stanowisk, zacząć zarządzać i wcale nie być liderem. Więc lider to chyba coś troszkę innego. Lider to na pewno ktoś, kto zaraża. A lider to na pewno ktoś, kto inspiruje, ktoś, kto motywuje, ktoś, kto zachęca do nowych rzeczy, ktoś, kto zachęca do pracy grupowej, ktoś, kto potrafi rozwiązywać problemy. Lider to coś więcej niż tylko człowiek stojący wysoko w hierarchii. I jak pozwolicie Państwo, to od tego właśnie chciałem rozpocząć nasze spotkanie. Jakbyście mogli Panowie króciusieńko, dosłownie jednym zdaniem, a może dwoma albo trzema, co dla Was oznacza lider? Kim dla Was jest lider? Oczywiście jest to podstępne pytanie, bo jest w nim zawarte to, jacy Wy jesteście, jak Wy widzicie swoje liderowanie. Ale jakbyście tak mieli króciusieńko powiedzieć, co Waszym zdaniem, kim Waszym zdaniem jest lider? Co musi mieć? Jakie cechy musi mieć? Tak postawmy to pytanie. Kim jest lider we współczesnych czasach? Co go charakteryzuje? Darku, jeśli można od Ciebie zacząć, Pan wiceprezes Bogdanki, Dariusz Dumkiewicz. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Moim zdaniem lider obecnie wyznacza kierunki, realizuje strategię, ale przede wszystkim w tych trudnych czasach, jakie są obecnie, mówię o pandemii, bierze odpowiedzialność. Bierze odpowiedzialność za ludzi, bierze odpowiedzialność za firmę i bierze odpowiedzialność za otoczenie. Ten akcent odpowiedzialności w trudnych czasach, w przypadku liderów, jest bardzo często akcentowany, podnoszony i myślę, że to racja. Odpowiedzialność, więc mamy pierwszy wyznacznik, pierwsze wskazanie tego, kim jest lider. Lider to jest ktoś, kto jest odpowiedzialny. Z tym samym pytaniem zwracam się do Bogdana Łukasika, Modern Export. Będzie oczywiście jeszcze okazja bliżej przedstawić naszych panelistów, powiedzieć o ich dokonaniach, również porozmawiać o ich bezpośrednich doświadczeniach. Na to jeszcze będzie czas. Na razie krótka prośba do Ciebie. Kim jest lider? Zawsze lidera postrzegaliśmy i utożsamialiśmy z wizjonerem, czyli osobą, która wyznacza kierunek. Ale w dzisiejszych czasach lider to przede wszystkim osoba, która potrafi budować w zespole umiejętności liderskie. Ja mówię, że prawdziwego lidera nie poznajemy po tym, ilu za nim ludzi podąża, bo można powiedzieć, to jest wtedy przywódca, a ilu liderów był w stanie wychować. Bardzo dziękuję. A ilu liderów był w stanie wychować? Można powiedzieć, że nie wystarczy, że ludzie za nim podążają. A prawdziwy lider to jest taki, który nie boi się wychować sobie następców. Tak? Czyli nie taka sytuacja, że ja, a po mnie choćby potop, bo jak wychowam sobie dobrych następców, to być może mnie przerosną. Prawdziwy lider to taki, który nie boi się wychować następców, a jest dumny z tego, że ktoś dalej to w tej sztafecie będzie występował. Bardzo, bardzo ciekawe. Maciej Maniecki. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry. Tak. Znaczy, te podstawowe cechy zostały powiedziane. Znaczy, dla mnie kluczowe, co charakteryzuje lidera i jednak trochę odróżnia od dobrego menadżera, tylko to jest wizjonerstwo i kreacja. Znaczy, lider musi mieć tą wizję i to długoterminową, patrzeć rzeczywiście w przód. I to patrzy często bardzo ambitnie, wykraczając poza pewne granice i normy. Druga rzecz, która też już tu padła, to oczywiście mając wizję, no, trzeba ją umiejętnie realizować. W tym trzeba wykazywać się przede wszystkim dwoma bardzo istotnymi cechami, a mianowicie determinacją, cierpliwością, dlatego że osiąganie celów, zwłaszcza biznesowych, to nie jest krótkodystansowe przedsięwzięcie. W związku z tym trzeba mieć tą determinację i cierpliwość do osiągania tych celów, no i odpowiedzialność, która tutaj już padła. Dla mnie w ogóle biznes i rola lidera to jest branie odpowiedzialności
za zespół, za klientów, za partnerów, za akcjonariuszy, za całą gamę interesariuszy i tak naprawdę to branie odpowiedzialności to również poczucie umiejętnego radzenia sobie ze stresem, dlatego że często odpowiedzialność wiąże się jednak ze stresem i przez ten stres liderzy muszą przychodzić płynnie, nawet więcej bym powiedział, lubić stres i sobie z nim świetnie radzić. Czyli oswoić stres, czyli mamy odpowiedzialność, mamy oswajanie stresu, mamy determinację, ale to, co mnie chyba najbardziej z tej powiedzi zostaje, to, że bycie liderem to jest dyscyplina dla długodystansowców, tak? To nie jest na krótką metę, to nie jest z wtorku na środę, to po prostu w długiej perspektywie trzeba to utrzymać. Świetnie, no więc takie pierwsze spojrzenie na to, kim są liderzy mamy, no to idźmy głębiej, idźmy dalej, prawda? Dariusz Dumkiewicz jest zastępcą prezesa Lubelskiego Węgla Bogdanka do spraw rozwoju już od 3 lat chyba, ale to człowiek, który wcześniej w ciągu 16 lat swojego doświadczenia ma wielkie doświadczenia w najróżniejszych projektach rozwojowych, w projektach inwestycyjnych, głównie zresztą w branży energetycznej, ale także praca w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, praca doradcy, praca eksperta, przede wszystkim w Ministerstwie Rozwoju w obszarze programu dotyczącego Polski Wschodniej. To również dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim, a więc bardzo, bardzo różne doświadczenia, a również w wielu sektorach. Chciałem cię zapytać, Darku, jak dzisiaj z punktu widzenia, jakie główne wyzwania przed polskim węglem, jakie główne wyzwania przed wami? Rozmawialiśmy przed rozpoczęciem naszego spotkania, ceny węgla bardzo, bardzo wysokie. Jakbyś zechciał powiedzieć o waszej sytuacji, o sytuacji, w której w tej chwili jest Lubelski Węgiel, ale również o wyzwaniach dla ciebie jako dla lidera, które przed tobą, ale zanim oddam głos panu prezesowi, to wspomniana wcześniej pani dyrektor Muzeum Narodowego, pani dr Katarzyna Mieczkowska jest z nami. To, o czym mówiliśmy, wyrównujemy proporcje, już nie jesteśmy tylko w męskim towarzystwie. Witam cię, Kasiu, bardzo serdecznie. Dzień dobry. Państwa. Bardzo się cieszymy, że do nas dołączyłaś i w takim razie kontynuujemy rozmowę i bardzo proszę o odpowiedź. Także przechodzimy już w ekspresowym tempie do kolejnego punktu naszego dzisiejszego programu. Kolejna nowość, która pojawia się w tej edycji, to wykład ekspercki i tak się pięknie składa, że gościmy w Lublinie panią dr Tamarę Jedolidze z Batumi Maritime State Academy z Gruzji, która przyleciała tutaj do nas specjalnie na konferencję, również była u nas w piątek na inauguracji roku akademickiego i pani profesor wystąpi z tematem zatytułowanym Nowa jakość w nauczaniu, zmiany w procesach kształcenia jako skutek globalnej epidemii. So, Tamar. Please, the floor is yours, and please present the topic that you have prepared. Okay. So let me welcome you. So it's my great pleasure to be presenting here at the conference in a thematic blog, which is called like Expert Lectures. So presentation and today, so in my presentation, I will be dealing and I will be mostly touching the topic of like a new quality of teaching. The example of so my Batumi State Maritime Academy, which I'm representing, Georgia. At the same time, I'm also representing Pegaso International University, which is based in Italy. And I will be discussing some outcomes of the research, which was just actually completed together with my colleagues from Batumi State Maritime Academy at the Faculty of Business and Management, while teaching English as a foreign language to the students of all three faculties. So my presentation will be somehow connected with the previous speakers, Natalia's like thematically, as we both represent maritime academies. So
Let me continue with the presentation and to give me some background information and about the pandemic, so that I'm not going to somehow like remind about the like beginning of the pandemic, which actually started in March 2020, which definitely caused unprecedented changes in all areas of our lives. And according to the brief issued by the United Nations policy, education during the COVID-19 pandemic, so we all have been facing emergency transition to traditional, I have to say, face-to-face learning and instruction into the online mode of reality. And in order, this was done in order to prevent somehow spread of the virus, at the same time in order to mitigate the impact of the virus, and which once and worse again, it required taking urgent steps from the like managerial authorities, from our, from the other education institutions in my country and globally. So it was somehow a global problem, which was actually, which more than ever united forces internationally. So and at the same time, so when we talk about so changes, and of course we all had to change our lifestyle at the same time, of course healthcare authorities, there were, is a very, very frontline, but educational authorities together with healthcare workers, they were somehow just definitely fighting at the very, very front line. And above mentioned unprecedented change once again required these important steps, and these were somehow expressed in three following areas. First of all, it was application of remote learning modalities through integrating versatile formats. So some institutions, for example, they were offering completely, how to say, synchronous, some asynchronous or hybrid, because they were in like a chaotic situation. At the same time, the second problem, an area which was somehow, and which somehow required urgent so resolution, this was supporting and mobilizing educational staff, and at the same time communities without hands-on practical experience of during this emergency transition to online learning. At the same time, caring for students' well-being and mental health, this was one of the key areas which definitely required urgent intervention. And as a result of the pandemic, of course, we mostly, in my country, we moved to two types of, online, or like as modal learning. It was hybrid one, but mostly it was online as the example of my institution. But in order to compare effectiveness of actually traditional and new ways of teaching, together with my colleagues from Italy, at the same time, my colleagues from Georgia, also my supervisor, scientific supervisor, and we got united under one, so how to say, big goal of conducting research and somehow comparing effectiveness of learning EFL, English as a foreign language. And with this purpose, outcomes of the study were analyzed and elaborated in the form of practical recommendations for more effective planning and implementation of EFL learning. As a result of the emergency transition, once again, dramatic change were carried out in the teaching mode at the same time in assessment. So these were all problems which were in tandem, so I have to say, highlighted. That's why our questionnaire was designed, and students and both instructors were asked what kind of problems they identify, etc. I'm going to discuss all these questions and survey results later on, but still, at the same time, I'm going to highlight that aim of the questionnaire. It was somehow to compare effectiveness of traditional new ways of teaching, and at the same time, somehow maybe elaborate future recommendation in order to somehow what should be remained in our actual practical classes or what can be removed on. And outcomes of the surveys, this will be discussed later on with me. So, but in order to talk about technologies and EFL instruction,
So I can be telling you, English is a foreign language in my institution, but to me, Saint Mary Italian Academy, where we actually mostly deal with the students from the Faculty of Navigation, at the same time engineering and business and management. Before the pandemic, we all the time had traditional face-to-face classes. But of course, consequently, all levels of education institutions, including higher education institutions, they had to primarily resolve and tackle the issue of continuing spring term 2020 through emergency transition, and lots of questions just arose in which format, in online format, on hybrid format, for which disciplines. That's why educational authorities, of course, it's the Ministry of Education and Science of Georgia, and we also in my autonomous republic, we also have a local Ministry of Education. So we are somehow like they work, working in tandem with each other in order to bulk out the best way out. And at the same time, as authorities took urgent steps in order to maintain non-stop life cycle in the life of academia, including EFL, which considered somehow spur of the moment transition. And of course, at the same time, it forced us as instructors to somehow to fully switch to fully ICT-based learning environment, which definitely was necessary. At the same time, in order to give you some background of how EFL, how English was taught before the pandemic, we as EFL teachers, for example, myself, I used to be taking lots of massive online MOOCs, courses. At the same time, back to the 1960s, EFL somehow, it was very much closely connected with integrating technologies in our classroom, like during our classes, for example, when I'm teaching business communication or legal English, or it doesn't matter, so like maritime English, we mostly, in order to cover all four skills for language, we integrate TED Talks, authentic materials, at the same time videos, which is very important. At the same time, Georgian EFL community was not an exception. We had technology somehow widely applied in this area. At the same time, to our luck, before the pandemic, we also have been attending, for example, some kind of webinars. I also gave a speech at like ITEFL webinar. So this means that I was more or less prepared for this online reality. And at the same time, for example, being a part of online university in Pagasso, where we are lecturing with only in a synchronous manner, only with video lectures and didactic materials, background, it was somehow prepared for this. At the same time, based on the above mentioned emergency transition to different types of learning, we as the representatives of EFL communities in Georgia decided to study, once again, effectiveness, and at the same time, to our surprise, all advantages after terms of EFL teaching and experience at various higher education institutions of Georgia. So we summarized and analyzed in comprehensive survey results and drew some kind of practical conclusions and recommendations for further considerations. So based on this, I'm going to give you some kind of background information, what's the difference in EFL among face-to-face learning. We all know that face-to-face mode of learning, it's a traditional way. So, which, for example, I received education via this face-to-face mode, and at the same time, when mastering English language definitely requires using textbooks and integrating all language learning styles. This can be tactile, kinesthetic, like visual, etc. So moreover, it also entails live interaction amongst learners and their lecturer. This is very important when teaching like a practical subject like ESP. At the same time, students submit their assignments and complete project-based tasks, and at the same time, they pass examinations in like a face-to-face modality. And the role of instructors in the face-to-face education process is to motivate learners, to engage them, but of course, the same aims were somehow transferable to the online learnings. According to the UNESCO, so brief face-to-face teaching offers opportunity for students' interaction, which is quite difficult to be replicated at a distance. So this was somehow like some precondition of the study. But at the same time, following
points could be highlighted during face-to-face learning. Advantage number one, this is the fact that dialogue between the learner and instructors is just more, after say, vividly felt. At the same time, knowledge sharing among students, which somehow stimulates involvement. This is another advantage. And number three, this can be the contact, which is right today's meeting is like, it's not fake. So eye contact, this is something which is very genuine and which is very respected during second language instruction. At the same time, of course, when we talk about online learning can be two types, synchronous, and as we have mentioned, as a result of the pandemic, learning process dramatically moved mostly in synchronous mode. At the same time, for example, this combines usage of scanned on-paper internet resources and, of course, e-resources like e-books. And distance learning also has a wide variety of benefits. This can be quite flexible, convenient in time and space. And at the same time, currently there are two types of distance learning, like synchronous and asynchronous, according to the Oxford dictionary, term synchronous is defined as happening at one at the same time, but therefore it means and it refers to the fact that process of education takes place in real time. So this can be, but in case of asynchronous, this can be dependent on the learner's own pace of learning. As this video recording can be either watched or even not visited. This can be like a difference. And at the same time, according to the authors like Haider and her colleagues, roots of synchronous learning is derived from three basic influences, such as classroom, media, and conference. So this means that additionally, synchronous e-learning is defined as the interaction of participants with an instructor via web. So, and at the same time, mostly higher education institutions of Georgia, were facing the dilemma, which e-platform to be start working with. And from my institution, from the site of Batumi State Maritime Academy, we started to be using Zoom, purchased a licensed version, because it was very comfortable for us for instruction using breakout rooms, chats, for receiving some feedback from students at the same time using emojis, because when in English for as foreign language instruction, so feedback and like a double-sided processes is very important. And when we talk about asynchronous learner, learning mode, I have already mentioned, it was not actually practiced by my institution, but the institution which I mentioned is about Pegaso International, which is based in Italy. It has a history of 14 years of asynchronous learning instruction, and of course this university is offering three education level programs, starting from the bachelor, master at the same time PhD students, and of course these programs are targeted to all interested people without visiting actually the campus, but of course interacting with special representatives or agents, country representatives, and registering their desirable course, and at the same time they will be learning learning via different modules based on didactic materials, of course resources, electronic ones with video lessons, followed by self-assessment tests, and at the same time final test, which is also designed at the same time, taken online. So, and then at the same time, hybrid learning modality, once again, referring to the UNESCO brief, it also combines remote and in-classroom. This is today's gathering, is a vivid illustration. So what can be definitely, it's really just better than online completely event, because still, and it's less stressful. At the same time, this can be very good for students who actually had difficulty in mastering materials in online mode. That's why while during the lockdown, only e-learning occurred in Georgian institutions. During the period of removal of the lockdown, some institutions started to use hybrid, but hybrid mode of learning, as it appeared, requires more efforts, more preparation, and they had to again move to completely online or synchronous mode of reality.
So it was like I'm kind of background information in order to compare some kind of different types of instruction, but at the same time, survey method, which I already mentioned, it was quantitative one, and it was definitely employing Google forms. We are lecturers and students of EFL community in Georgia, in Italy, and the number is not very high, but it's still just almost like 500, 466 participants, respondents, mostly students, of course, and instructors were questioned. And the survey was disseminated, of course, online, then they had to choose their answers starting from 1 to 5, according to the Likert scale. And if we analyze somehow, and if we look at the result of the survey, and yes, the same majority, of course, were students, and the majority of the surveyed respondents, they indicated a note they were using mostly completely online learning after the pandemic. So this is very noticeable. And at the same time, so there were questions related to whether they were actually they had any preparation or whether they were actually having any experience of online learning. And the majority of them, so of course, they did not have any experience. At the same time, some of them had some experience in mixed or hybrid modality of learning. At the same time, decision. It was, we asked this question, whether this decision about learning mode, whether it was agreed or it was only somehow only taken at the managerial level. And of course, some institutions like Italy and Georgia, and especially, of course, instructors, they mentioned it was agreed, but in majority of cases, this decision was taken by at the managerial level, because maybe it's the fact that there was no time left in order to be consulting all the staff members. And at the same time, for majority of them, decision was agreeable, but not for absolute majority, definitely, as we see from the result. And of course, you know, the question whether they felt comfortable with this offered learning mode, as we see, just only like a little number did not feel. For majority of them, it was quite comfortable because of maybe time constraints, etc. And of course, teaching was as easy as before the pandemic. This was one of the most controversial, question where we received absolutely different, responses. This can be conditioned to the, prescribed to the fact that, sometimes EFL instruction and learning, it requires face-to-face, mode. That's why we analyzed with our colleagues that at least hybrid mode would have been better solution for them. And another question, it was about grades, whether the obtained grades were as higher, and actually it appeared that grades were definitely not worse, so which means that it actually gave them opportunity for cheating, for plagiarism, especially in the during the second wave, where no very effective plagiarism detection programs were launched at my institution. So this was very important. And of course, we also asked them about the problems which were observed, feeling of loneliness, so about the lack of materials. So they were more or less satisfied with this, with the process which was offered by the institution. At the same time, technical skills and technical issues, it was, positively evaluated by students, because I think that majority of surveyed participants, they were students, especially from Italy. And of course, as a factory instructors, it was quite vivid, because we know that everyone was, not everyone has enough space at home. And of course, when you are actually getting connected from just home office or home, this can be quite distracting for you, for as a student, and for the instructors as well. And of course, engagement is activity, which is very important in EFL instruction, in EFL learning, and lack of communication during the lecture, lessons, and of course, conflicts between learning and teaching style. These were the problems. We also see that in the first case, engagement in the activities, this was more controversial, because it was very difficult for us to engage the students in activities, especially in the first, during the second wave of the pandemic. And finally, the question was, again, knowledge has been as good as before the pandemic, as we see.
Again, so we have some kind of controversy of responses, and on the question again, knowledge was worse again. So they actually have some kind of neutral, I have to say, attitude towards it. They are neither very satisfied or neither completely dissatisfied on this question. So in order to analyze final results of the survey regarding the question of the decision, once again, was agreeable and our consultation was made. They took part in decision making from our institutions, and additionally, this decision was agreeable. At the same time, EFL learners and instructors, for them, a new learning environment was rather comfortable and even easy, which is understandable because when during remote learning, at the same time, it saves our time, it saves time for commuting, and it can be convenient, it can be safe, healthy. So, because when I was also attending some CPD event, continuous professional development events offered free of charge by like gurus of EFL community, so people were somehow even reluctant to return. At the same time, thinking whether they really wanted to return to the old normal. But let's see future. So we will see in the future. But as for the final point on the questions related to the students or well-being. And soft skills, interactions with each other, and engagement in the activities, conflict between the learning and teaching style, and finally, the quality of teaching. So majority of the surveyed basically gave intermediary responses, as I have mentioned above, which is still significant because the factor of the human factor, this is quite, which was brought to the surface, which was resulting from the lack of socialization, and face-to-face interaction and technical difficulties which arose during the pandemic because not all of them have like a highest quality internet or something like this. At the same time, we concluded that new quality of teaching mode of EFL learning can be on the whole positively evaluated based on the questionnaire outcomes as the majority of the responses both provided by EFL learners and instructors mostly marked the questions with agree or completely agree option. So that's what I wanted to share with my observation in consultation with my colleagues. I would like to thank you for your attention, and if you have any questions, you're welcome. Szanowni Państwo, witamy po przerwie. Trwała ona nieco krócej niż 5 minut. Jak Państwo widzicie, mamy zmianę aranżacji w studio, zmiana grafiki, no i oczywiście zmiana osób, które są na scenie. Bardzo miło nam powitać chór Kopernikus z 9 Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. Chór pod dyrekcją pani Mileny Wnuk zaprezentuje krótki program rozrywkowy. Tych z Państwa, którzy są na sali, proszę o gorące brawa dla naszych artystów i zapraszam wszystkich do wysłuchania występu. Życzę udanego odbioru. Something, girl, are you happy in this modern world, or do you need more? Is there something that you're searching for? I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy, ain't you tired trying to fill that void? Or do you need more? And
it hard keeping it so hardcore. I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm over the dead, washes like diamond. I never meet them now. Rush through the surface where they can hurt us. We've got no shallow now. In the Szanowni Państwo, miło mi powitać wszystkich Państwa na drugim dniu Międzynarodowej Konferencji Hybrydowej Współczesne Trendy w Zarządzaniu, edycja trzecia, której organizatorem jest Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Pierwszego dnia mieliśmy okazję wysłuchać bardzo ciekawego panelu dyskusyjnego Lider wobec współczesnych wyzwań menedżerskich. Swoje referaty zaprezentowali polscy naukowcy podczas dwóch bloków tematycznych dotyczących zarządzania organizacjami, a także zarządzania finansami w organizacjach. Została także przedstawiona oferta naszego punktu Europe Direct Lublin Wyspa, jak również wysłuchaliśmy wykładu eksperckiego pani dr Tamary Dolidze z Gruzji, która przyjechała na naszą konferencję. A wieczorem wszyscy mieliśmy okazję wysłuchać pięknego koncertu w wykonaniu chóru Kopernikus z 9 Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. Dzisiaj drugi dzień konferencji, czyli to jest to, o czym wczoraj sobie rozmawialiśmy, tak, że trzecia edycja konferencji to jest ta edycja, gdzie mamy dużo nowości. No i tą nowością jest rozłożenie naszych obrad na dwa dni. Dzisiaj kontynuujemy nasze rozważania. Zanim jednak przejdziemy do meritum, to dla porządku kilka jeszcze kwestii organizacyjnych. Przypominam, że konferencja jest organizowana w ramach projektu Wyspa Internacjonalizacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Partnerem konferencji jest Fundacja Inicjatyw Menedżerskich. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął pan prezydent miasta Lublin, pan dr Krzysztof Żuk. Wydarzenie zostało także objęte patronatami medialnymi Dziennika Wschodniego, a także Radia Lublin. I teraz już po tych informacjach wprowadzających przechodzimy do trzeciego bloku tematycznego zatytułowanego Gospodarka 4.0. Moderatorką tego panelu będzie pani dr Patrycja Olchowska. Pani doktor jest dyrektorem operacyjnym w spółce Nowych Technologii, wykładowcą akademickim w obszarze Europy Wschodniej, rywalizacji technologicznej państw oraz nowych zagrożeń. Jest również project managerem i doradcą w obszarze nowych produktów i współpracy nauki z biznesem. Pani doktor, witam i oddaję głos. Dzień dobry. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. To naprawdę jest duży zaszczyt, możliwość moderowania tego spotkania, ponieważ temat, którym dzisiaj będziemy się zajmować, czyli gospodarka 4.0, jest tematem bardzo ciekawym, interesującym, rozległym i takim tematem bardzo na czasie. Tak naprawdę już od kilku lat gdzieś w przestrzeni publicznej, w takim dyskursie publicznym, coraz częściej pojawia się hasło gospodarka 4.0, czasami też zamiennie używane z cyfryzacją. I faktycznie tą cyfryzację państw, cyfryzację przedsiębiorstw, przepraszam, coraz bardziej widać w praktyce gospodarczej. Można wręcz powiedzieć, że gospodarka 4.0 mogłaby być takim słowem roku, pewnie wtedy, gdyby nie był nim po prostu COVID-19.
Niewątpliwie należy podkreślić, że COVID-19 chyba bezdyskusyjnie jest jednym z takich czynników dynamizujących gospodarkę 4.0, procesy cyfryzacji, procesy automatyzacji, wykorzystanie zdalnych technik nauczania, także w chociażby szkolnictwie wyższym. I na początku pandemii w zeszłym roku, kiedy te procesy cyfryzacji przybrały bardzo na sile, często też gdzieś chociażby w mediach społecznościowych funkcjonował taki żart, który dotyczył tego, kto jest liderem zmian w twojej organizacji, jeżeli chodzi o cyfryzację. I były trzy odpowiedzi do wyboru. Pierwsza to była, że był to CEO, drugi, że był to CTO, a trzecia, że był to COVID-19. Myślę, że ten taki żart internetowy bardzo dobrze podkreśla rolę pandemii w ogóle w przyspieszeniu tego typu procesów. Drugi czynnik dynamizujący, na który warto zwrócić uwagę i na pewno tutaj nasi dyskutanci będą do niego się odwoływać, są oczywiście fundusze unijne, które są przekazywane w takich obszarach jak chociażby rozwój innowacji produktowych, innowacji procesowych, automatyzacja w ogóle procesów, współpraca nauki z biznesem czy prace badawczo-rozwojowe. Szanowni Państwo, jesteśmy już z powrotem i jak zostało wspomniane, trzecia edycja obfituje w nowe elementy i tutaj będą tymi nowymi elementami będzie sesja trzech mini wykładów eksperckich. Mamy tutaj gości z naszych uczelni partnerskich z Ukrainy, którzy zaprezentują trzy tematy, które łączą się w sposób bezpośredni bądź też pośredni z tematyką naszej konferencji. I tutaj mamy drobną modyfikację. Jako pierwsza wystąpi pani Olcha Kajdalowa z Ukrainian Engineering Pedagogics Academy z Charkowa, z Ukrainy. Temat wystąpienia: Developing Students' Creativity and Entrepreneurship Skills, Create Creative Entrepreneurs Approach. Zapraszamy. Thank you, Pan Jacek. Good afternoon, dear colleagues. And my name is Olcha, and I am presenting our academy from Kharkiv, Ukraine. We have a great history. Our academy was founded in 1958, at higher educational establishment, government establishment. Yeah, we have the state certificate for the system of management of quality. Today, our academy is three institutes, two faculties, nearly 5,000 students, two campuses in Kharkiv and one in Bakhmut, it's Donetsk region. Our fields of students' training, it's pedagogics, vocational teacher training, economics, design, light industry, food technologies, electronics, computer technologies, and other. In August 2017, we became a signatory of Magna Carta Universitatum. Zostaliśmy częścią Magna Carta Universitatum. And also we is active participant of the international project ICIP. It's the International Society of Engineering Pedagogics. Jest to Instytut Międzynarodowy. And little about our international activities. Oto kilka słów o naszych aktywnościach i działaniach międzynarodowych. One big project, Pagaster. We realize it from 2018. It's Erasmus project, key action to capacity building of higher education. And now I want to show a little video about our country, about our native city, Kharkiv. It's one of biggest cities in Ukraine, and one of most beautiful. It's a student city, student's capital, as we said. Let's see the video. Tak nasze miasto nazywamy.
please video. Poproszę o włączenie filmu. You should always remember you are not alone. Hear my voice through the distance calling you on. Now my princess, I made you dance. And here and now my fever is spreading. From this time up again, I will be the hurricane. And I can't pretend I will love you too.
And now about main topic of my presentation today, it's about Great Creative Entrepreneurs Project. It's Creative Spark Higher Educational Enterprise Program of British Council. In our academy, this project have been implementing from 2018 together with a business school of University of Bedfordshire. It's in Luton, Great Britain. I z Uniwersytetem w Luton, Wielkiej Brytanii. Main aim and objectives of our project you can kilka see in this slide. Celów creative projektu. Industry is jak becoming slajdzie, an important sector to boost competitiveness, productivity, employment and sustainable economic growth. However, people working in this sector face various challenges to develop innovative ideas and transform them into valuable business enterprises. In Ukraine, the impact of creative industries is growing rapidly. However, support for entrepreneurial activity in their areas is rather poorly developed and requires comprehensive support from the state, business and education. This project aims to develop a new partnership between the Business School of University of Bedfordshire and Ukrainian Engineering Pedagogics Academy to establish a new big center of the creative entrepreneurship development on the base of our Ukrainian Engineering Pedagogics Academy. Przedsiębiorczości na terenie Ukrainy. CCED will include three main types of activity. First, genuine programs, second, business support and consulting services, and third is annual roadship of the best entrepreneur ideas and annual competition award for young creative entrepreneurs. Dla młodych kreatywnych przedsiębiorców. The project will create positive impact on the creation of creative entrepreneurship and self-employment in the creative industries for the Eastern Ukraine region. In the long run, the work of CCED will increase the number of startup creative enterprises, generate new jobs, improve competitiveness of creative industry and enable a sustainable ecosystem of youth entrepreneurship. Zwiększy konkurencyjność branży main project's activity is student startup competition You Must Try. It's our annual contest and will every year provided in base of our academy or in our partners academy. Business simulation game in interactive online training course in entrepreneurship, study visit for the winners of the student competition and mentors to the partners university in Ukraine, worksheet from big idea to big business success, create creative entrepreneurship day, international conference creativity, entrepreneurship, innovative management at educational trends of the future, and road show with creative business. And this is a little part of our face-to-face activities with students. Z uczniami, z naszymi studentami. Now one more video. It's introduction to training course Create Creative Entrepreneurship. Prowadzenia kursów kreatywnej przedsiębiorczości. Poproszę o
outputs and outcomes of our project, dane wyjściowe oraz you rezultaty will naszego also projektu. See in these slides. And if anybody is interested in this idea and want to dowiedzieć się czegoś więcej, work with us, chciałby z nami współpracować, tutaj nasze thank dane you for attention. Dziękuję za Państwa uwagę. Thank you very much for presenting your very interesting initiative. Bardzo dziękujemy za zaprezentowanie tematu. Ja pozwolę sobie na krótką dygresję. Temat jest dość bliski naszej uczelni z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że realizowaliśmy bardzo podobny projekt finansowany również ze środków programu Erasmus+, w ramach którego został opracowany taki system do kształtowania kompetencji miękkich studentów. On również jest dostępny na stronie internetowej naszej uczelni w zakładce projekty, więc każda zainteresowana osoba może sobie tam wejść, pobrać te materiały i zapoznać się z nimi. Natomiast drugi punkt styczny to ta kreatywność. Ja tylko może w dwóch słowach powiem, że właśnie nasza uczelnia, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, charakteryzuje się tym, że wdraża w swoich programach nauczania autorski program, który się nazywa Technologia Kreatywności, i w ramach tego studenci wszystkich kierunków na wszystkich poziomach nauczania mają specjalne zajęcia właśnie dotyczące kreatywności, kształtowania postaw przedsiębiorczych, kreatywnych i tak dalej. Jest to jedyny w Lublinie i myślę, że też jeden z bardziej unikatowych w Polsce programów kształtowania kompetencji miękkich studentów, dostępny u nas na naszej uczelni, także jeżeli ktoś jeszcze nie wybrał studiów i waha się nad wyborem, to być może to go zainteresuje i to będzie ten element, który zaważy o wyborze studiów na WSPA. Tak, Technologia Kreatywności, unikatowy program kształtowania kompetencji. Zapraszamy wszystkich do zapoznania się bliżej z Technologią Kreatywności. Wszystkie informacje są oczywiście na naszej stronie internetowej wspa.pl. Dobrze, to tyle jeżeli chodzi o kreatywność. Przechodzimy teraz do drugiego mini wykładu. Pani dr Olena Czerniak z Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, również Charków, Ukraina. Temat wystąpienia: Management Systems in Sociotechnical Systems. Zapraszamy. Доброго дня. Мене звати Олена. Я старший викладач, кандидат технічних наук Української інженерно-педагогічної академії. Тема моєї міні-лекції – це оцінювання та управління в соціотехнічних системах. Одним з головних завдань національної економіки кожної країни – як складової світової економіки є виробництво якісних продуктів та надання якісних послуг. Адже це дає їм можливість конкурувати на європейському і світовому ринку. Просування конкретної якісної продукції і послуг на європейські та світові ринки дозволяє зміцнювати національну валюту, сприяє стійкому зростанню національної економіки, створює сприятливі умови для розвитку підприємства, чесної конкуренції, покращує якість життя кожної людини. Технічний прогрес сьогодні пов'язаний з соціальною та економічною інфраструктурою суспільства. Так що будь-яка цілеспрямована діяльність людини навряд чи може обійтися без технічних засобів та систем. Сучасні менеджери знають, що в рамках нового українського мислення будь-яка виробнича система розглядається як соціальна технічна, оскільки в сучасному промисловому виробництві постійно взаємодіють дві системи – соціальна та технічна. Дійсніші співчасні менеджери на слайді представлено цю систему. Як приклад, соціально-технічні системи należy uwzględniać z perspektywy socjotechnicznej. Mamy takie dwa podsystemy, które dzisiaj ze sobą współpracują. Dla kompleksnego zabezpieczenia bezpieczeństwa pracy
wprowadzaются jeśli chodzi о систему управления безопасности, bezpieczeństwa, systemy BHP, systemy bezpieczeństwa pracy, управления. Są one wdrażane w ramach procesu identyfikacji, kontroli, oceny i zarządzania. Aby takie systemy miały skuteczność, określoną skuteczność, ważne jest, aby wdrożyć w tym zakresie odpowiednią metodologię oceny ilościowej, jeśli chodzi o warunki pracy. Czynniki szkodliwe mają różne zakresy, można je rozpatrywać w różnych jednostkach. W związku z tym niełatwo jest wyciągnąć wnioski, jeśli chodzi o taką pełnościową ocenę ilościową, jeśli chodzi o warunki pracy w danym miejscu, bezpieczeństwo pracy. Aby rozwiązać ten problem, należy uwzględnić wiele czynników. Można powiedzieć w skali, która jest bezwymiarowa. To pozwoli ocenić ilościowo stan bezpieczeństwa pracy produkcyjnej, ale na pewnym poziomie ogólności. Aby przenieść to na skalę bezwymiarową, należy zastosować rozwiązania nielinearne, nieliniowe, rozwiązania matematyczne i stosowny do tego model. Zatem metoda, jeśli chodzi o ustalenie takiego złożonego czynnika warunków pracy w produkcji, wygląda następująco. Proponujemy właśnie metodę stopniową, aby przede wszystkim stworzyć wykaz czynników niebezpiecznych w produkcji, ustalić wartość minimalną i maksymalną takich czynników i w związku z tym znaleźć optymalną drogę. Dla każdego z takich czynników można ustalić granice oceny, średnie granice oceny. To można zrobić dzięki wsparciu grupy eksperckiej za pomocą tych wzorów, które przedstawiamy. Piąte, to prowadzić wymierzenie każdego faktora. Następne, szóste, to w kolejnych krokach proponujemy czynniki i obliczenia dzięki właśnie założonej skali bezwymiarowej, skali Y w tym przypadku. I w kroku siódmym jesteśmy w stanie ustalić określone czynniki za pomocą wzoru przedstawionego wcześniej w przypadku pierwszym. Korzystając ze wzoru numer 3, jesteśmy w stanie uzyskać złożony wskaźnik warunków pracy, który uwzględnia wszystkie omówione czynniki. Z оцінювання безпеки умов праці. Nasze badania przeprowadziliśmy w przedsiębiorstwie zajmującym się budowaniem i budową maszyn. Uwzględniliśmy właśnie szkodliwe czynniki pracy. To przedsiębiorstwo to odlewnia, produkcja tam jest właśnie pełna czynników szkodliwych dla ludzkiego zdrowia. Główne takie czynniki to tak zwany mikroklimat, czyli temperatura pracy, wilgotność względna, prędkość powietrza i intensywność oddziaływania temperaturowego, poza tym jeszcze wibracje i hałas. Te czynniki zostały zmierzone, odnotowane w różnych miejscach, na różnych stanowiskach miejsca pracy. Odnieśliśmy się też w tym badaniu do przepisów prawa, które ustalają wartości graniczne dla takich czynników, wartości uzyskane pokazane są w tabeli numer 1. Tak wygląda to w modelu graficznym, jeśli chodzi o ocenę wpływu tych szkodników szkodliwych, jaka jest na odpowiedniej promiennej szkali. На слайді представлена модель, за якою ми зможемо зробити оцінку, модель, комплексну оцінку нашого стану безпеки на виробництві. Наших badań dla tego konkretnego przedsiębiorstwa. Так як оцінки одиничних показників шкідливих факторів маю одну однакову. Ponieważ tutaj skala jest podobna, jeśli chodzi o pomiar tych czynników szkodliwych, możemy odnieść się do pewnej generalizacji i zastosować wartości uśrednione.
Mamy tutaj średnią geometryczną, która wyliczona jest na podstawie tego wzoru. W ten sposób jesteśmy w stanie też ocenić związki między poszczególnymi czynnikami w ramach tej bezwymiarowej skali i zaproponować ocenę ilościową warunków pracy w danej branży. Dzięki tej metodologii możemy wspierać decyzje menedżerskie, tak aby zminimalizować odchylenia i wpływ takich szkodliwych czynników i doprowadzić do sytuacji, w której przedsiębiorstwo będzie ewoluować w kierunku optymalizacji tych aspektów pracy. Ta metodologia jest dosyć uniwersalna, może być wykorzystywana do oceny warunków pracy w wielu różnych branżach. Рішення щодо збільшення та зменшення вимог до шкідливих факторів на робочому місці. Не тільки в тій, яку badaliśmy, czyli w odlewni. Оскільки безрозмірно коефіцієнт, можна отримати різні значення оцінок у безрозмірній шкалі. Дякую за увагу. To wszystko z mojej strony. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękujemy Pani doktor za prezentację. Myślę, że tym wystąpieniem udowodniliśmy, że konferencja jest w 100% międzynarodowa, to znaczy mamy tutaj różne języki, różnych prelegentów z różnych państw, co tylko ubogaca nasze wydarzenie i sprawia, że jest ono jeszcze bardziej ciekawsze. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy. I cóż, Szanowni Państwo, trzecie wystąpienie, trzeci mini wykład. Trzecią prelegentką jest Pani Maria Wasylec, Narodowy Uniwersytet Akademia Kijowsko-Mechelańska. Temat wystąpienia: The Role of Creative Industries in the Sustainable Development of the City. Zapraszamy. Good morning. Could you please open the presentation, my presentation? Witam Państwa, poproszę o uruchomienie mojej prezentacji. Thank you. Good morning. Dziękuję. Or good afternoon. My name is Maria Wasylec. I'm a PhD researcher from doktoratką z Akademii Kijowsko-Mechelańskiej. I'm also the cultural and the art manager in Ukraine. I have been working in the culture sphere since 2015. Zajmuję się kulturą, jestem menadżerem kultury od kilkunastu lat. Realizuję projekty w obszarze kultury, więc moje badania są na bardzo praktycznych doświadczeniach i wiedzy praktycznej z tej sfery. Jak powiedziałam, opowiem Państwu o roli tak zwanych przemysłów kreatywnych w zrównoważonym rozwoju miast. Powiem o doświadczeniu praktycznym i badaniach w zakresie roli przemysłów kreatywnych w zrównoważonym rozwoju, w aspekcie rozwoju miast i postaram się odpowiedzieć na kilka pytań. Po pierwsze, jaka jest rola tych przemysłów kreatywnych? W jaki sposób wpływają na potencjał miasta i jak miasto może takie przemysły wykorzystywać, a także w jaki sposób wpisują się one w tak zwane cele zrównoważonego rozwoju ONZ, konkretnie cele 11 i 17. Będę się opierać na konkretnym przypadku projektu kulturalnego o nazwie RUDA. Projekt RUDA. Jest to tak zwany projekt rezydencji artystycznej w Kijowie. It's a art residence project in Kryvyi Rih. I want to start zacznę
I want to start with the thesis that cultural tezy, and creative industries is a driver of economic, social and cultural heritage. Są silnikiem zmian społecznych, gospodarczych i kulturalnych w społeczeństwie. Zapewniają niezbędne warunki, żeby taka zmiana mogła zajść. A to wszystko wpisuje się w aspekt zrównoważonego rozwoju. Ta koncepcja opiera się na trzech filarach: ekologicznym, społecznym i gospodarczym. A gdzie w tym wszystkim jest kultura? Jaka jest jej rola? Właśnie na tym się głównie skupię w tej prezentacji. Mam nadzieję, że taką odpowiedź Państwo usłyszę. In the addition of the value-forming role, culture plays an important role in the building cities and communities. W tworzeniu, because budowaniu each city has its own potential. Also, at the first glance, this may not be obvious for those who live in these cities. This potential of cities can be manifested in the geographical. Może się przejawiać różnie, w zależności od miejsca zamieszkania, może się przejawiać dziedzictwem bardziej materialnym czy niematerialnym, czy też dostępem do zasobów produkcyjnych w regionie czy w mieście. And creative projects reveal this potential and develop the potencjał ujawnić, mogą go uwolnić i podnieść atrakcyjność życia w mieście. In this context, I want to share with you the case on opowiedzieć o przypadku Krzywego Rogu. Jest to region Ukrainy, jest to takie metalurgiczne serce Ukrainy. Ponad 90% produkcji przemysłowej zlokalizowane jest właśnie w tym mieście i w tym obszarze. Głównym inwestorem, głównym graczem na rynku jest ArcelorMittal. In the mining and metallurgical blisko 100% rodzin, czy praktycznie każdy mieszkaniec regionu ma kogoś w rodzinie, kto pracuje dla tej firmy. Jest to największy pracodawca challenges. This is wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Przede wszystkim dużo młodych ludzi ucieka z tego regionu, just on the natomiast specializations. Because kształcenie na poziomie wyższym zorientowane jest przede wszystkim na przemysł metalurgiczny i wydobywczy. Krivyi Rih is an industrial city, and this future determines the creative and cultural potential of this przemysłowe. Natomiast co z potencjałem kulturalnym? Czy on jest i jak się przejawia? And the strategic documents for the cultural development of the city miasto posiada dokument strategiczny rozwoju miasta, rozwoju regionu. Industrial tourism. Między innymi jest to tak zwana turystyka przemysłowa. Chodzi o w ramach realizacji celów zrównoważonego rozwoju planuje się rozwój właśnie tej turystyki przemysłowej. To wszystko zanurzone w pewnym kontekście kulturalnym. W tym celu mają być tworzone tak zwane rezydencje artystyczne, czyli miejsca, gdzie artyści mogą przebywać, pracować. And space provided to the artists for the development, communication, collaboration and creation of artworks under the influence of certain them, or in our case, under the influence of life in Krivyi Rih and visiting industrial facilities and or mining careers. Ruda project is a thematic art residence designed to explore the man-made aesthetics of industrial locations. Its aim is to study and understand the center of the one of the largest industrial cities in Ukraine, with a unique history and social-cultural context. For 2 years of project, we brought to the city 20 artists from the Ukraine. The artists were inspired by the technogenic aesthetics of the city, visited industrial facilities, held artist talks,
studied local culture and shared their knowledge with the local odwiedzali artists. Miejsca, spotykali się, komunikowali się z lokalnymi społecznościami i artystami. Artworks were created by the artist and all of these works wszystkie te prace, te 80 prac były wystawiane zarówno w Krzymrogu, jak i w Kijowie. Jest to ciekawy przykład, który pokazuje, w jaki sposób takie projekty mogą przyczyniać się do osiągnięcia wspomnianych dwóch celów zrównoważonego rozwoju. Jeśli chodzi o cel 11, czyli zrównoważone miasta i społeczności, developed cultural institution in Kryvyi Rih. W mieście nie ma dużych, dobrze rozwiniętych instytucji kultury. Jeśli w ogóle są, to działają w ramach konkretnych przedsiębiorstw metalurgicznych. In 2019, the city was visited by 15,000 tourists. Odwiedziło około 50 tysięcy turystów, natomiast rezydencje artystyczne przyciągnęły dodatkowe osoby, szczególnie artystów z terenu Ukrainy. Byli oni w stanie przyjrzeć się miastu z innej perspektywy i tworzyć prace w bardzo różnych formach. Fotografika, wideo, animacje, instalacje, performance, grafiki czy rzeźby. Of the project, two exhibitions were created as a result of residents, which were shown in Kyiv and Kryvyi Rih. First of all, it helps to show the city to local citizens from another point of view. We will continue to organize exhibitions in other cities of Ukraine to promote duchu, the city's industrial miasto, tourism through the art, turystykę przemysłową przez sztukę. Motivating motywować miasto, by rozbudowywało swoją infrastrukturę kulturalną i w ogóle infrastrukturę dla gości. I drugi goal, o którym wspominałam, tym razem goal 17, czyli partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju. RUDA, teraz o tym powiem, jest to projekt, który wspiera lokalny biznes, ma wielu interesariuszy. Supported by the local business, w roku 2020 we wsparcie projektu zaangażował się lokalny deweloper Grey House, a w tym roku we wsparcie projektu włączyło się samo miasto, władze miejskie i firma ArcelorMittal. This is the Austrian Cultural Forum in Kyiv and the Embassy of Israel. They are ready to help us to bring Austrian and Israeli artists to Ukraine. W przyszłym roku przez zapraszanie lokalnych artystów do, na Ukrainę. W ten sposób nasz projekt wejdzie na, nasza platforma wejdzie na poziom międzynarodowy i to życie kulturalne i wymiana w Krzywym Rogu legnie na pewno większe możliwienie. Kultura jest to bardzo ważne narzędzie w rozwoju, kształtowaniu wartości. Jest to główny czynnik, jeśli chodzi o współdziałanie między ludźmi. I to na poziomie codziennej komunikacji, jak i działania na poziomie globalnym, na działania także w gospodarce. Dzięki temu rozwój społeczności lokalnej będzie bardziej zróżnicowany, natomiast zyska też biznes, zyska miasto, stanie się bardziej zrównoważone i bardziej odpowiedzialne za potrzeby mieszkańców. Jeszcze chciałem pokazać krótki materiał wideo, więc jeśli można, to proszę o odtworzenie. Thank you so much.